Jako opolska policja będziemy prowadzili właśnie takie działania związane z bezpiecznymi wakacjami. W trakcie samych wakacji będziemy w poszczególne dni intensyfikować różnego rodzaju akcje, ale w pierwszej kolejności tak, musimy się spodziewać większej ilości kontroli policyjnych, zwłaszcza nasi policjanci będą w tych miejscach, gdzie jest największy ruch, czyli te wszystkie drogi wyjazdowe z miast, obwodnice. Będziemy również prowadzić kontrole na autostradach, czyli tam, gdzie rzeczywiście ci kierowcy będą, bo przede wszystkim zależy nam na tym, żeby po pierwsze wykluczyć nietrzeźwych kierowców. Oni zawsze tworzą realne zagrożenie, nie tylko dla siebie, ale przecież dla innych, więc w pierwszej kolejności kontrola stanu trzeźwości, ale także zwracamy uwagę na bezpieczeństwo pasażerów, na bezpieczeństwo dzieci, czyli w jaki sposób przewożone są dzieci, na stan techniczny samochodów, bo też nie możemy sobie pozwolić na to, żeby po naszych drogach jeździły samochody, które swoim stanem technicznym stwarzają zagrożenie. Oświetlenie to także jest bardzo ważne. Jesteśmy widoczni, sami dobrze widzimy, więc będziemy zwracać uwagę na ten cały stan techniczny samochodów, a to wszystko po to, żebyśmy mogli bezpiecznie dojechać do celu. No i jeszcze mamy autokary. Nasze dzieci wyjeżdżają na różnego rodzaju obozy, wycieczki i tutaj jeżeli chcemy mieć pewność, że taki autokar jest w 100% sprawny, możemy taką kontrolę zgłosić wcześniej, bo to ułatwi nam dotarcie na czas do celu. Możemy umówić konkretne miejsce, konkretną godzinę. Numery telefonów do wszystkich komend powiatowych są już na naszych stronach internetowych, na naszych mediach społecznościowych i taką kontrolę może zgłosić każdy. Rodzic, opiekun wycieczki, czy także przewoźnik, który chce mieć pewność, że jego autokar jest sprawny. Jeśli widzimy zamknięty w 40 stopniach samochodzie zamkniętego psa czy dziecko, bez konsekwencji prawnych możemy zareagować i wybić na przykład szybę tego samochodu i uratować takie dziecko czy zwierzę, czy czekają nas jakieś konsekwencje, bo często tego się obawiamy i nie reagujemy. To pragnę rozwiać wszelkie tego typu wątpliwości. Ratując życie dziecka, ratując życie psa, jakiegokolwiek zwierzęcia czy człowieka, mamy prawo wybić szybę w samochodzie po to, żeby po prostu uratować taką osobę czy takie zwierzę. Jest to po prostu stan wyższej konieczności wpisany w nasz system prawny. Z tego samego stanu wyższej konieczności korzystają policjanci, gdy są wezwani na takie miejsce interwencji. I mieliśmy już w Polsce taką sytuację, że policjanci po prostu wybili szybę w samochodzie, dlatego że w środku siedział pies i ze zgłoszenia zgłaszający widział, potwierdził, że ten pies jest tam od kilku godzin. Nie zawsze musimy robić to sami, bo to też są kwestie bezpieczeństwa. Policjanci wiedzą, że nie jest dobrym pomysłem wybijać tą szybę od strony pasażera, czyli tam, gdzie siedzi dziecko czy zwierzę, no bo po prostu szyba może skaleczyć. Więc jeżeli to nie jest sytuacja taka naprawdę awaryjna, że już widzimy, że z tym dzieckiem nie ma kontaktu, to możemy wezwać patrol policji. My w pierwszej kolejności staramy się ustalić właściciela samochodu, natomiast jeżeli sytuacja już się robi podbramkowa, jak najbardziej zarówno policjanci, jak i strażnicy miejscy i inne służby, w pierwszej kolejności ratujemy życie.